Siemanko, z tej strony kolejny, witam was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi, moi drodzy polscy widzowie. Chyba że jesteście zagraniczni, to również was witam. Co sobie postawiłem w tym miejscu? Nie bez powodu, bo zaraz przyjedzie do mnie buldożer i ruszamy w tą stodołę. Tak jak wam zapowiadałem, będzie zburzona oczywiście ta stodoła, bo tutaj tak, będzie dom trochę taki większy, widzowie. W następnym odcinku już zobaczycie tutaj dom stojący, bo ekipa dzisiaj też już przyjeżdża, będą budować go, a oni ekspresowo zbudują, więc w następnym odcinku zobaczycie dom. Tu będzie płot przedłużony, tu będzie to wyburzone, tam będzie stała, tu będzie stała też hal. O, jest. A wjazd będzie też trochę przesunięty tu w tą stronę. Witam. Co to za plakaty? A, widzowie. Ja tu stałem, tu stoję i nic się... Ogólnie tak, powiem panu... Znaczy powiem panu tak, witam. Znaczy powiem panu tak, startuję na wybory, wie pan? To panie, to dobre hasło, jak pan na wójta będziesz startował. No. Wypad ze wsi, no dobre, oto... Takie chwytliwe, nie? Oczywiście pan jest, ja na pana zagłosuję, pan taki się dobry wydaje. A to będzie pan hasłami wizytówkę. Panie, obyś pan wygrał, bo zawsze te hasła wyborcze to takie, jakby cię bajdy pisały. Ja tu wypad. Wie pan, no. Wypad i koniec. Ale ogólnie widzę, powiem panu. Nie, to praktycznie, bo nie tak. Ma taki wypad, tylko. To pan... Tak, bo to tak zgrzeźnie. Złożył pan tutaj podjedzie i za chwilkę przyjdzie do pana, dobrze? Dobra. Ogólnie widzowie, z tymi napisami to nie wiem, kto to kurde te plakaty porozwieszał. Na drodze, że pana czy wjeżdża tam? To twój koniec na przykład. Na drodze! Widzowie, ale ogólnie nie wiem, kto to zrobił. Ja wczoraj, jak się o tym dowiedziałem. Widzowie, pojechałem do hotelu, wróciłem, widzowie, troszkę łzy mi poleciały, nie wiem, kto to zrobił, ktoś mnie chce zniszczyć. Widzowie, ktoś pisze, to twój koniec na przykład i moje zdjęcie dali, zobaczcie. To twój koniec, moje zdjęcie i tam jest billboard na początku wioski, nie wiem, kto to zrobił. A nie, ja nie widzę, patrz pan do tyłu. Dawaj pan, śmiało. O, asfalt popękał, to nic. Panie, to troszeczkę tylko. My tu nie mamy gumowych tych. Panie, to ja podjadę to ciężarówko. Podjadę to ciężarówko do przodu. Nie zniszczył tylko ty. A gdzie panie, ja pan zniszczył. Panie, ale do góry ty. Dobra. Dobra, dawaj pan tu wjedź pan. I ogólnie zaraz panu powiem, co niszczymy, tylko ja muszę tutaj, proszę pana. Pewno, nie mógł pan, bo tu kierownik Wajza nie wytłumaczył, ja tu objeżdżałem. Proszę pana, co tu będziemy niszczyć? Ta cała stodoła do wyburzenia, tylko ogólnie taka sprawa, poczeka pan, ja muszę maszynę. Coś jest, bo tu chyba trzeba będzie przestawiać tak, tych maszyn troszeczkę. Trzeba i tam w środku będzie trzeba, proszę pana, ale to zaraz ja to ogarnę, moment, tylko... Nie. To chwilkę mi to zajmie, ale dosłownie... No mi proszę pana od siódmej... Ja z firmy płacą, to ja i tak mam płacone, to co no, tam. No, także wie pan, chwilkę ja to poczekam, zajmie. Ja z panem pogadam. Dobra, no to ja sobie tutaj cofnę może na firmę, ale przecież mówię panu, no na pewno za pana zagłosuję, ja też z okolic jestem. Tak, z okolic pan? To u nas akurat w tej wsi obok, to nienawidzę tego wójta, bo on jakieś firmy pozakładał, interesy jakieś lewe. Wie pan. Ja to tam wszystko legalnie, proszę pana, nic nie teges. Ogólnie tak, widzę, tu jest wszystko. Powiedz panu, co? U nas powywieszane już te plakaty jego wyborcze. No? To łeb mu normalnie wycinają z tego. Coś pan gadasz. No sam jeden wycinałem, łocy, na wziąłem, żebym się umył. Okay. Dobre jajca. O, to pani takiego samochodu ma? Rolls Royce'a. To proszę pana, to będzie bogata kampania. To, bogata, ale mi się podoba, to... Wie pan, co mi się podoba, jak ktoś ma taki samochód? No? Że on jak startuje na wójta, czy na jakieś inne wysokie stanowiska publiczne, to on przynajmniej nie nakradnie, bo już ma. No, i czy ja nie? Musiał kraść. Ja powiem panu wprost, ja nie do pieniędzy na wójta. Ale ja widzę traktor, przebudowa, wszystko, no to co? Te pieniążki z wójtowej wypłaty, to dla pana to jest pikuś. Ja proszę pana, nie czysto pewnie. Dla mieszkańców, dla, wie pan, żeby było lepiej, żeby się mieszkańcom lepiej żyło, dlatego startuję. Panie, a jak już pan będziesz tym wójtem, to proszę pana, pan tu o drodze pogadać u nas, musimy to połatać trochę, bo to... no ogarniemy, a co, droga jakaś nie teges? No panie, u nas te wierzchowiska, to no to panie, no to panie, tam... Dół na dole, musi pan tam kiedyś przyjechać, to ludzie uszaleją, jak nowy kandydat będzie. Dobra, proszę pana, nie ma problemu. Jak się wioska nazywa? Wierzchowiska, proszę pana. Wierzchowiska, proszę pana, na wierzchowisku, to jest zaraz obok nas, ja tu widzę na mapach. Tak, tak. I proszę pana, co tam jest z drogą nie tego jest, powie pan? Proszę pana, ja panu zdjęcia pokażę, to będzie prościej, widzi pan? Poczeka ja pan? Ja tu porobiłem, ale tu w gminie u nas tu faktycznie. Na dole, proszę pana. Widzę, proszę pana, no to faktycznie. Tak jak pan patrzy. Ludzie do pracy to jeżdżą, to traktorami, to jak jeżdżą, to nie czują, bo tu obiecuję panu, teraz obiecuję panu, że jeżeli zostanę
wójtem, proszę pana, zajmę się tym, obiecuję panu. Zajmę się tym. Ja panu, a mogę powiedzieć panu coś w tajemnicy? Powie pan tylko na ucho. Proszę pana, a tu miał być plac zabaw budowany i środki były z Unii. No. A nie ma gdzieś, ten wójt coś nakradł pewnie. A wie pan, albo nie, tu, nie, wie pan, nie wie pan, uczciwy wójt. Chodziły? I wie pan, jakie plotki jeszcze chodziły? Że on pola te, ten, gminne sprzedaje, o taką, po cichu. Coś pana, bo się boi, że przegra kadencję. A wie pan, że słyszałem to? O tym coś? Tak. A jak? No, bo to jakaś afera była w gminie, ale to nic znaczy, nie wyszło niby. I tak nikt go teraz nie wybierze i tak. Kto go wybierze? Powiedz panie. Kto go wybierze, go tyle się nakradł? Ja na pewno nie, na pewno nie pójdę. A u pana z domu ktoś będzie na niego głosował? Nigdy, ze wsi całej nie. A mógłby pan we wsi całej powiedzieć, żeby na mnie głosowali? Bo ja właśnie będę tam się do tej kandydatury właśnie tam zgłaszał. A ma pan jeszcze parę tych plakatów, to bym u siebie też rozwiesił? Wie pan co, akurat ja tego dzisiaj nie wieczorkiem? Ale mogę to ogarnąć. Dobra, no to my czekamy. Na pewno u mnie na płocie będą mogły wisieć no. Nawet i cztery, wie pan? Dziękuję panu. Proszę pana, poczeka pan chwileczkę, tylko te bele stąd wysunę, dobra? Dobra, tylko otworzę i będę hałać. Widzowie, za chwilkę się widzimy, ja tylko te bele stąd wypierdzielę. Ogólnie tak, powiem wam, tutaj bele żeśmy wyczyścili. Zobacz, tu już nic nie ma, nic. Nie, my to tego rozwijamy, wjeżdżamy buldożerem, rozpieprzamy. Panie, przecież to się rozwali na drobny baku, to. Ale toż to o to chodzi, panie, to gruz. Ogólnie co pan gada, że zaraz ma być ciężarówka, od razu załaduje, to tak? No to ty, my to od razu będziemy wywozić, to panie, my to nie będziemy się bawić, to tu się kuparkiem przywiezie zaraz Staszek i będziemy działać. No i dobra, proszę pana, ile wam to zajmie mniej więcej? To konstrukcja trudna i z którego roku? Oj, starsza już, panie, ale to... Nie, tu na... Jakoś jeszcze panu tylko ręczkę by zabrał, bo tu szkoda. A, ręczki. Wie pan co? Poczekaj pan. Ja bym miał kurde... O Jezus. Poczekaj pan, ja tu przyczepę. Podstawię trochę do przodu. Ja mam tu trochę rozpierdziel, powiem panu, bo teraz dużo pracy nie mam kiedy na tym gospodarstwie posprzątać. Panie, od tej sieczkarni, że je panu nie zniszczyło, no to trzeba parę rzeczy poustawiać, gdy pani będzie szkoda. Dobra, to ja, nie, znaczy nie, to żeby wie pan, żeby tam nic nie uszkodzić, no. Bo to... Nie, jakby pan mógł, gdyby tego kęsika też by pan zabrał gdzieś tam dalej, bo tu jak będzie jeździć ja z za stodołę. To by sobie, może być problem, no. Za stodołę go wstawię. Żeby on nie zaczepił. Pan co, ja sobie tę kosiarkę do przodu zaczepię. Szef jest taki, że on nie podnosi kosztu, proszę pana, także tu... Znaczy ja powiem panu, jak się coś zniszczy, to... ja się wcale nie dziwię, proszę pana, bo to... Na pracowników wie pan, jak to jest. Takie pan, dobra, to... będziemy jakoś przestawiać, panie, czy jak tutaj taki miast mały znaczy, zostaje? Na razie, ja to samemu ogarnę, wie pan? Bo ja to troszkę buduję, jakby wie pan, ogarniam. O to? Zawiatka? To po co panu takiej... A która? Ludkie? No, ta, co stoi po lewej stronie. A która? A ta? No, to no. A będzie wypieprzona, panie, też. Ale to ja to rozbiorę, panie. Samemu, bo to no, płyty to, takie. Dobra. A te tylko powyciągam to i co, dachówkę panie, to... To jak starze kopareczki, bo tu nic nie będziemy kopać. Panie, to a to? Zbierać... Przestawić? Która? Tutaj, po z drugiej stronie stodoły. Na stodoło. Już idę. To przestawię. Może pana, to nie, będziemy... nie, to może stać. Ja przestawię lepiej, bo to nigdy, panie, a powiem... A to będzie nam wygodniej. Wygodniej, wie pan, ja chcę, żeby państwo mieli tutaj... Lux, tak, żeby tu miejsca panu, było. Panu mówiłem, żeby na to nie spadło, bo jak to się będzie kruszyć, a tu co jakby od tej strony to będzie problem. A, zaraz to też przedstawię. Ogólnie powiem wam, widzowie, jestem ciekawy, jak bez tej stodoły to będzie wyglądać to gospodarstwo. Pewnie łyso. Ja tylko kęsikiem jeszcze odjadę. Dobra, odjeżdżaj panie, że tu będę wjeżdżał. Dobra, wjeżdżaj pan, śmiało, śmiało. Nie... Ale żeby się zagrzało, bo to i tak spalanie nie grozi. Nie przejmuje się pan, może pan śmiało wjeżdżać. Dobra, cyk, do przodu. Dobra, i luksus. Dobra. Panie, ja panu pokażę. Panie, pan to nagrywasz? Nagrywam. Weź pan wyłącz kamerę i ja panu coś pokażę z rozpędu, bo to wie pan... Dobra, nie będę tego stał, widzowie. Żeby normy tutaj były zachowane. Dobra, widzowie, no to co, pokażę wam później jak ten efekt finalny, a teraz działamy. I rozpęd! No dobrze pana, to co, ile to będziemy liczyć? Zrobione? Tak jak było mówione, by doszedł. Tak, tak, tak. 3, 2, 1. Zobaczcie. No? Co 3, 2, 1? Bo ja tu pokazywałem, wie pan, bo włączyłem już kamerę, sorry, nie powiedziałem. A, dobra. Proszę pana, zejdzie pan, żeby ja zjadę, bo to już firmowa. A czy to pan, ja a to. Zobaczcie, widzowie, jak to się prezentuje. Domu nie ma. I nie ma, kurde, stodoły. Łyso, tu bez tej, ale ja, ale mam przestrzeni, widzowie. Ale mam przestrzeni. Ale super, ja tu, zawracać. Bym, kurde, silos postawił, widzowie, tutaj. Taki swój, myślę, że tu jednak silosy dam. I tu wiatę tak o dużo, na maszyny, ale to będzie kozacko, ja wam to wszystko widzowie pokażę, już nie będę wam pokazał tej całej budowy, ale jak to wszystko ogarnę, jak mi to zbudują tu, to wam pokażę jak to będzie wyglądać, ale myślę, że będzie coś pięknego. Nie, tu nie będzie wjazdu.
Jutro na grubo będziemy zaczynać, przy pana. Proszę pana, robota będzie zrobiona? Będzie wzorowo zrobiona, proszę pana, robota złota. I o to chodzi. Ale powiem wam, że ekspresowo się wyrobili tymi ciężarówkami. Powyrabiali się elegancko z brylianem. Panie, to to na jedno ciężarówkę. Aż było to, żeście tu zrobili. Pchać. Ale to trudno, to było to, to wiadomo, bo to tam... Nie, panie, dobra. Takie robótki jak stodoła z drewna i troszeczkę cegły, to my robimy chwila mamy. Wie pan co, nie wiem, czy tu kurde, którędy panu będzie lepiej wyjechać. A tu wyjedziesz? Masz pan jakiś... A, tu alkomat na co? A co pan... A, bo pan żeś pił piwska. Zjaśnić piw ten pan wypił. Wójta znam, jak to mówią. Znaczy... Przyszłego co prawda, ale znam. No i o to chodzi, panie, o to właśnie chodzi. Ja też dzisiaj roboty trochę... Trudno sobie robić znajomości. No. Panie, to co, jutro będziecie? Jutro będziemy o 8 zwozić maszyny, proszę pana. Panie wójcie, wszystkiego najlepszego. Dzięki, na razie. Mizowie, naprawdę, super, udało się to ogarnąć w miarę szybko, jestem zadowolony. Nie mam domu, ani nie mam stodoły, no powiem wam, co tu się narobiło, co tu się dzieje w ostatnim czasie, to jest nie do pojęcia, ale ogólnie... Z tymi plakatami, no to ja nie wiem, co to, ja tak myślałem, że może do tej kandydatury na wójta, kurde, żeby się zapisać, co? Pogadam o tym ogólnie, widzowie, z sąsiadem też, kurde, że to by może... Ale ogólnie co, z takich spraw muszę jechać, widzowie, orkę robić. Po ziemniakach tam trzeba poorać. Nie wiem, czy lepiej tam poorać, poram chyba i później się jakoś potalerzuję. Dzisiaj mają jeszcze wieczorem się dom mi pobudować. Widzowie, w noc mi postawią dom, naprawdę, możecie w to nie wierzyć. Postawią w jedną noc do kałupę. Ecie tam, nie będę wam pokazywał całego tego procesu, jak to wygląda, no. Dobra, teraz tak, muszę puch poczepić, tylko teraz tutaj nie przejadę za bardzo, przejadę sobie dojczwarkiem. Ja zrobię tu porządek na gospodarstwie, ale dopiero jak tu będzie, będę miał na to czas, bo powiem wam, strasznie ostatnio dużo, kurde, kłopotów mam. Dużo takich, wiecie, rzeczy się dzieje, że człowiek na to gospodarkę, widzicie, czasu za bardzo nie ma, żeby tu pogarniać, ale no trzeba chociaż to orkę pojechać po tych ziemniakach, to ziemię, wiecie, tam zmieszać z tym. Tak myślałem, że stależuję może po tych ziemniakach, ale... Jadę pługiem, to się to jakoś, kurde, tam lepiej może wymiesza, bo to... Wiecie, no. Dobra, cyk. Zawrócimy. Niedobry ma skręt ten case, co by nie gadać, to ma dobry skręt. No i spisuje się, przede wszystkim nie żałuję, że go kupiłem, bo robotę robi coś pięknego po prostu. On się nie zastanawia, to ma tyle mocy, widzowie, ale zresztą z drugiej strony wam powiem tak, tyle. Bo, ale tak z drugiej strony, nie wiem po co ja przypinam tu case'a, może widzowie, ja nie wiem czy w ogóle go tu podepnę, bo, a w życiu, bo ten, zobaczcie, to jest tylko do ciąganych, on nie ma, mi się coś popierdzieliło. Bierzemy pod to do ćwara. On jest tylko, bo ogólnie, no właśnie, on nie ma tego tutaj, tylko on jest do ciąganych maszyn, tak jak na przykład, zobaczcie, talerzówkę bez problemu mógłbym poczepić, nie? No ale już tego pługu nie poczepię do niego, no taki to jest tego minus. Minus, no wiecie, no tak już niestety to jest zrobione, ale gdzie, a, no czwart, tutaj jest. Oczepię to kosiarkę na razie też tutaj. Ona mi to nie będzie w tym przeszkadzać, nawet lepiej, że do ćwarem pojadę, bo nie wiem, czy nim by dobrze tam było mi nawracać z tym pługiem. Szczerze mówiąc. No ćwar, wiecie, on nie jest łamany. Dobra, cyk. I cyk. Ciekawe, gdzie jest mój sąsiadek. Sąsiadowski. Żebym do niego przedzwonił, poczekajcie, przedzwonię do niego. I widzowie, sąsiad nie odbiera, wyjeżdżamy stąd. Może on gdzieś w polu robi czy coś, nie wiem, kurde, jeszcze... Czekajcie, policja? O jasny gwint, policja stoi tu przy tym... billboardzie? O kurwa, czekaj pana! Panie, pan mądry jesteś? Co to ma być? Nie widzi pan, że są sygnały ostrzegawcze włączone? Przepraszam, a co pan tu sprawdza? Mamy sprawdzone billboardy. O proszę. O co to chodzi? A czy, no wie pan, kandydatura na wójta, jak to mówią. Wie pan? Pana, ja wiem o co chodzi. O co że chodzi? Że pan kandydujesz, no ale o co chodzi z te napisy? Twoja firma to zło? Proszę pana. Pana no, każdy ale... wie, jak wygląda sytuacja z firmą wójta naszego. Aha, a... Ale proszę pana, no ale... No to właśnie, bo to chodzi o firmę napisy, wójta, nie, wiem, nie moją. Czy to w ogóle tutaj tak... No, no może takie coś być na tych billboardach, panie, ja się nie znam, ale... Ale jak nie może być? Ja rozumiem, że pan zrobił te plakaty. Nawet nie jest słowo wypad. No to to... Nie, ja to nie ma wypad to właśnie. To, no to właśnie, że nie ma tego słowa wypad, ja panu mówię. No ale tutaj to ja nie wiem, jak to interpretować. Wójt wysłał... Każe zdjęcia robić. No czy, no to nie... I co teraz? Znaczy, pana, powiem panu tak. Ja sprawdzałem gminie.
Ja rozumiem, już robić kampanię, no ale, że pana, no ale to pan nawet kandydatury jeszcze ale nie zgłosił. Ale pan wytłumaczę, bo ja jeszcze nie zgłosiłem kandydatury, ale ja wcześniej rozpocząłem taką, wie pan, promocję, żeby ludzie już, wie pan, coś widzieli, coś, żeby, wie pan, nie? Żeby coś... Pana, jak wyglądają sprawy z pozwoleniami, ma pan pozwolenie na ten billboard w tym miejscu? Mam. A ten drugi billboard? Mam. A na kościele na przykład? Mam. Na stodole u tego pana Zbyszka, co już nie żyje, bo tam jego żona mieszka? Mam. Naprawdę? No jak? No to widzi pan, no to już jedna sprawę mamy z głowy, bo jest to legalnie umiejscowione. A jak, a co tu ma być nielegalnego coś? Wójt ogólnie kazał się wszystkiego dowiedzieć i najprawdopodobniej będzie zrywał te plakaty. Ja nie wiem, jak to tam będzie wszystko uzgadniane. To niech zrywa. Ja panu powiem tak w tajemnicy, za zerwanie takiego plakatu wyborczego, jeżeli pan sobie go powiesi i ma zgodę, jest do 5 000 złotych mandatu, także jeżeli pan to zgłosi, że wiedział pan, kto panu na przykład, nie wiem, twarz pomazał, wyciął, bo to różne są przypadki, no to my jedziemy i wie pan, 5 000 złotych mandaciku. Dajemy. No i dobra. Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Te statystyki policji, no trzeba podpompować, no bo wiadomo, jak to jest u nas na wsi, prawda? No zero przestępczości praktycznie. Ja powiem panu tak. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A na kogo pan będzie głosował? No wie pan co, no to o tym wójcie, no, nie ma żadnego kandydata, pana nie znam. Dopóki pan jakiejś kampanii fajnej nie pokaże, no to... Czy ja powiem panu tak, kampania będzie dobra i jeszcze co panu chcę powiedzieć. Może w ogóle nie pójdę na wybory. Ja mam swoje pieniądze i ja od mieszkańców nie będę chciał kraść, ja będę chciał dawać. Naprawdę? Naprawdę. Ja pieniędzy od mieszkańców ani grosza nie chcę, a sam nawet ze swoich dołożę. No jak to trzeba przy będzie. Pana, to mi się już to podoba powoli. Także mówię panu, będziesz pan na mnie głosował, będziesz pan dobrze żył. Czy pana, ale tu taka jedna opcja, mógłby pan podjechać za nami na chwilę? Dobra. Jak już gadamy z przyszłym wójtem, bo... A ja tak słyszałem, na, jadę na pole. Będzie wygrywał, zobacz, ale zobacz pan, ja jestem rolnikiem prywatnie, więc wie pan, ja dla rolników będę chciał jak najlepiej. Pan jeszcze tutaj podjedzie z nami. Dobrze. A pana migaczek, tak? No mogę już w sumie ściągnąć. Dobra. Czy pana, pasowałoby... Pan to powolutku jeździ, bo ja nie chcę mieć z wójtem nieprzyjemności. Dobrze. Proszę pana, widzi pan? O. I tutaj jak będziemy sobie stali i łapali suszeczką, to proszę pana, o tu by się przydało jakiś albo płot zrobić, o taką, no, dogadać się z właścicielem tego pola. A to moje albo... pole. Naprawdę? Jak nie? Płot, żeby nie było widać, proszę pana, rady wozu. Zrobimy. Nie ma problemu, zrobimy. Piąteczka. Zrobimy od razu, tylko jak będę od razu zrobimy. Ale statystyki będziemy mieli. Dziękuję. Nie ma problemu. Cała komenda do pana zagłosuje. Całuję rączki. Naprawdę? Tak. O, dziękuję. Proszę, proszę jechać. Do widzenia. Do widzenia panu. No my tu sobie postoimy i połapiemy, może ktoś się trafi. Dobra. Widzowie, z tych całych plakatów to nie chodziło o wójt, o skandydację nad wójta. Widzowie, to chodziło o oczernienie mojej osoby. Te wypad ze wsi, widzowie, albo twoja firma to zło, to nie chodzi wcale o firmę. Wójta, zobaczcie, wypad ze wsi, to twój koniec. To nie chodziło w ogóle, widzowie, o firmę wójta, tylko o moją, że twoja firma to zło. Ktoś powiecił plakaty na temat mojej firmy, że moja firma jest złem. Ale ja patrzę, że wśród mieszkańców, wśród każdego, każdy pomyślał, że to jest jakby atak na wójta, a nie mówi, że to jest moja kandydatura. Więc, a co gdyby, widzowie, wystartować na wójta? Dajcie znać w komentarzu, widzowie, co wy o tym sądzicie. Ale czy to będzie taki wcale zły pomysł, widzowie? Myślę, że nie. Więc myślę, że to jest akurat dobry pomysł. Ogarniemy to, widzowie, ogarniemy! Kurde, jakby naprawdę udało się, żebym był wójtem, no to coś niesamowitego. Ja bym tu takie zmiany porobił, takie firmy pootwierał sobie, że wy nie macie nawet pojęcia, widzowie. Ciekawe, co o tym w ogóle myśli sąsiad. Ciekawe, kurde, gdzie on jest. Czekajcie, tutaj sobie od... A, może wiecie co, nie od tej strony zaczniemy, tylko od tej drugiej. Ja sobie go obrócę na drugą stronę, żeby zacząć z tej strony i będziemy sobie, myślę, że raz przy razie robić, bo tam jest trochę nierówne, to tam później dojedziemy. Czekajcie, mniej więcej, jakbym sobie zaczął tak, to będzie ok. Ciech. Nie wjeżdżamy na poletko. Dobra, opuszczamy, najpierw przednie, tylnie. Nie wjeżdżamy. O, to ty tu robisz? Gdzie? O, siemasz! Siema. Siema, gdzie byłeś? A jechałem przez wieś, 1000 zarobiłem. Debile się ustawiły koło tego. Jak? Co?
Łapnęli cię. Czy ty? No to 90 miałem na 50. A ja nie pomyślałem, bo ja akurat gadałem z tym policjantem. 1000 mandatu, jeszcze 2 koła łapówki. Ja pierdzielę. Pierdzielę, łapio w tym miejscu. Weź zlikwiduj tego krzaka, co tam jest, ten jeden. Bo to jest na twoim polu. Ale on mnie prosił ogólnie, żeby tam zrobić mur. Bo żeby jak będę wójtem, to żeby to zrobić. Kim ty będziesz? Ludzie, te plakaty, co ktoś porozwieszał, ludzie są zachwyceni moją kandydaturą, rozumiesz? Mi cię właśnie zgłosiłem do kandydatury, wiesz? Już zgłosiłeś? No, właśnie wracam stamtąd. Ja pierdzielę i... A co jakby to serio bym wygrał? I będę wójtem? No jak ktoś ci takie plakaty zrobił wyborcze, no to chyba ludzie chcą, żebyś był. Ale kto mi takie wyborcze? Przecież to nie chodzi o to, o firmę tego wójta, tylko to chodzi o moje firmy. To jest... Jakby no... Skąd wiesz? Kurde, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Jak do mnie na przykład, jak ktoś tam jest na plakacie wypadł ze wsi, no to... Jak tak samo no, był taki sam napis na polu, ale taki sam był napis na polu wypadł ze wsi. U moim. Ja no. Ale jeżeli ludzie są tak zachwyceni, każdy mówi, że na mnie będzie głosował, rozumiesz? Nie mów, że cała wieś się... To ktoś chciał ci zrobić, nie wiem co, na złość, a wyszło tobie na plus? A wyszło mi na plus, jakby nie patrzeć. Ale tego wójta nikt nie lubi kompletnie, to ty masz jakieś szanse mnie. Masz wygraną? Masz przeogromne szanse na wygraną, za tydzień są wybory. Powiem ty tak. Lepiej działaj, tych plakatów więcej ogarniaj. Jak mnie wybiorą, to ja będę... Nie wiem. Po pierwsze zaskoczony takim czymś, ale po drugie w sumie zadowolony. Wiesz, jakie ja firmy sąsiad potwieram tutaj? To i mi parę otworzysz. Sąsiad, dogadamy się, no jak będę wójtem, no to... Ja... Dobra, ja otwieram firmę budowlaną, jeżeli chodzi o budowę dróg, kupię układarkę, walce, wszystko i... I dam ci dofinansowanie z gminy. Tak, i przetargi będę wygrywał jeszcze na wszystko, na każdą drogę w gminie. Oj, sąsiad, nie wiem, nie wiem. Wiesz, to będziemy musieli się jakoś dogadać, jak to mówią, wiesz, jak nie wiadomo, o co chodzi. Trochę na konto, trochę pod stołem, no ty nie wiesz, jak to się robi. No to już wiem, proste no. No. Jak to się mówi, ale jaja, widzowie, jak to się uda... To nie wiem. No to szczerze, to nie wiem. Myślę, to... że to będzie dobry biznes dla nas dwóch. Ja myślę, że to będzie, sąsiedzie, to będzie świetny biznes dla nas dwóch. Świetny! No. A ja myślałem, ja, że ludzie chcą mnie zniszczyć. Ktoś chciał mnie zniszczyć, a jeszcze mi pomógł. Ty, ale to ten ktoś musi się w łeb tak teraz pukać. Ale ciekawy jestem, kto to zrobił. Bo no. Zobacz, Zbyszek niestety już pomarł. Jak to mówią. No, no. To kto to chciał mi tak na cholerę zrobić? Nie wiem. Ale szczerze mógłbym mu nawet, jakbym wiedział, to nawet bym mu mógł podziękować za to, nie? I zaśmiałbym się mu w twarz. A może to ten Marciniak? Nie, to on by nawet nie wiedział, jak coś takiego ogarnąć, takie billboardy. Tu mnie. Marciniak, co ty? Ale w jeden dzień postawić billboardy, to te billboardy musiały być wcześniej przygotowane. Ale to niemożliwe, bo ja za dnia tam jechałem przecież. Nie wiem, kiedy ale to ktoś zrobił. Przygotowane i ktoś... Po prostu w nocy je tylko postawił. Ale ja tam za dnia... w sumie no, nie pomyślałem o tym. Chyba, że w nocy ktoś, no... O której ty wyjechałeś do tego hotelu? Powiem ci... O 20 jakoś? Wyjechałem. No to powiem ci, że całą noc mieli na robotę, a ty wracałeś o 8. No... No to trochę czasu jest. Jakby nie patrzeć. Ale w ogóle, że policja się tym nie interesuje, tymi plakatami, ani nic. Jak nie? Policja mnie zatrzymała. Policjant sam gadał, że będzie na mnie głosował. Ja jeszcze policjant na ciebie mówił. I jeszcze mówił, że cała komenda będzie na mnie głosować. Bo ja obiecałem, że postawię tam koło mojego pola, co oni tam stoją, co cię złapali, nie? Że tam postawię płot. Bo on mnie prosił, żeby tam, żeby nie było tej policji widać, żeby mierzyć do ludzi, nie? No to powiem ci, że ładnie się to wszystko powiem, że wiedziałem, że płot postawię. I on powiedział, że cała komenda na mnie zagłosuje. Niezły jaja, co? Ty masz naprawdę szansę. Oj, mam. Ty masz naprawdę szansę na zwycięstwo w wyborach, przecież ty nawet nie chciałeś tego robić. Ja nawet nie chciałem, ja nigdy nie myślałem, żeby być jakimś wójtem. Widzowie. Ja pierdzielę. A teraz pytanie do was. Czy wy na mnie zagłosujecie? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.